Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i jak sami widzicie, jest już kolejna makieta, jest kolejny film. Cieszę się, że tak powitaliście mnie po tej dłuższej przerwie, pod ostatnim filmem w komentarzach. Także no, ja się odwdzięczam wam już kolejną taką, myślę, że dość sporych rozmiarów makietą, która przedstawia obronę Warszawy w 1939 roku. Wyniki konkursu, jeszcze raz przypomnę, będą w niedzielę, w tym tygodniu, także no już naprawdę mało czasu, musicie się jeszcze na tę chwilę uzbroić w cierpliwość i w niedzielę już będzie wszystko wiadomo. A teraz przechodzimy już do makiety. Jak widzicie, walki toczą się gdzieś na przedmieściach Warszawy. Mamy tutaj jakiś budynek, magazyn jakiś, który no został bardzo mocno, jak widzicie tutaj, naruszony przez bombardowania, ale Polacy wykorzystali go jako takie no stanowisko na tutaj działo, a mianowicie no tutaj ta haubica no z tego zestawu, która właśnie tutaj no, którego instrukcję wam pokazałem. No i jak widzicie, Polacy zdążyli się jakby no, umocnić tutaj na linii jakby tego magazynu, czy no, tego budynku zniszczonego. Zdołali zrobić jakąś tutaj prowizoryczną barykadę z drewna, a Niemcy no właśnie rozpoczęli natarcie i no, możemy ich zauważyć po lewej stronie. Myślę, że opis makiety zaczniemy od strony lewej, czyli od niemieckiej, bo jest krótsza, a później przejdziemy tutaj do tej ciekawszej no, strony bronionej przez wojska polskie. No także tutaj, jak widzicie, mamy żołnierzy w szarych mundurach Wehrmachtu, którzy no, starają się no, pokonać Polaków, zająć ich pozycję, no ale to zadanie utrudnia im no, jakby tutaj otwarty teren. Są tutaj te dwa drzewa, no ale no to za mało. No i jak widzicie tutaj Niemcy jakby przegrupowują się, zmieniają pozycję do ostrzału. Tutaj z, no, obsługa jakby karabinu maszynowego zaczęła schować się za jakimiś gruzami. No i prowadzi ogień do wycofujących się żołnierzy polskich no, z jakiejś innej pozycji tutaj właśnie. No, w stronę tej barykady i w stronę tego magazynu. No jak tutaj widzicie, ostrzał żołnierzy niemieckich jest no, w miarę skuteczny, dlatego że no, zabili tutaj polskiego ułana, który no, tutaj na tym białym rumaku jechał, prawda? I tutaj no, o, żeby tak dobrze pokazać, udało im się trafić dwóch żołnierzy, którzy się wycofywali. Jeden jeszcze tutaj po prawej stronie wyje, no ale jest na otwartej praktycznie pozycji, dlatego no Niemcy zapewne no, trafią go po raz kolejny, tym razem już no także zginie. Tutaj jak możecie zauważyć, jest jakby otwór w tej barykadzie. Zostawiany właśnie dlatego, żeby ci żołnierze, którzy się wycofują tam ze swoich pozycji, no, którzy jeszcze ocalali, no, żeby po prostu mogli wbiec no, na w miarę bezpieczne jakby pozycje polskie, prawda? No a później, kiedy już wszyscy no, z tych, którzy przeżyli, się wycofają, ta barykada jakby zostanie tutaj zamknięta. No i teraz nadszedł czas na pozycje polskie. Tutaj mamy no tam już barykadę właśnie prowizoryczną, drewnianą, zrobioną bardzo szybko, ale stanowiącą naprawdę dobrą osłonę. Tutaj mamy polskiego żołnierza, który obsługuje tutaj CKM, no i który no myślę, że w dobry sposób tutaj odstrasza Niemców, prawda, powstrzymuje ich no, przed takim śmiałym natarciem. No i tutaj żołnierze polskich, którzy w miarę swoich możliwości bronią jeszcze pozycji dostępu do, no, do Warszawy. Tutaj mamy też dwie butelki no, z benzyną, tak zwany mołotowy, które no, zapewne zostaną użyte jeszcze
tutaj w walce z nacierającym wrogiem. No a tam dalej mamy otwór w ścianie, no, który służy również za, no, wejście do tego zrujnowanego magazynu, w którym mieści teraz stanowisko tej haubicy 100-milimetrowej. Tutaj raz jeszcze pozycje polskie, tylko troszeczkę z innego ujęcia, żeby było wszystko, no, prawda, ładnie, dokładnie widać. No, barykada, pomimo tego, że jest prowizoryczna, tutaj no, służy Polakom za dobrą osłonę. Chyba się powtarzam, ale no, to widać po prostu na tej makiecie. A teraz przenosimy się tutaj do tego zrujnowanego magazynu, tego zrujnowanego budynku. Jak widzicie, został on tak jakby no, trochę usprzątnięty, dlatego żeby no, ta haubica mogła się tutaj zmieścić. Te gruzy zostały tak przesunięte, prawda, na bok. No te większe, prawda, bo mniejsze to wiadomo, że tam kurz, pył się pewnie po podłodze no walał. Albo no te gruzy też zostały tutaj na zewnątrz jakby no wyniesione, te większe, prawda, kawałki. Tutaj Polacy no mają również radio, a także no, mapę z postępami wojsk wroga. Jak widzicie, czas makiety jest, przypada już na dni po 17 września, dlatego że na mapie zaznaczone są również no, wojska radzieckie, które no, weszły do Polski od, no, od wschodu. Tak, od wschodu. No, no i zaatakował nas 17 września. No tutaj jak widzicie, mamy czterech żołnierzy, którzy obsługiwali to działo, ale dwóch no, musiało chwycić za no, trochę lżejszą broń, no po prostu zwykłe karabiny, no, by osłaniać stanowisko, a dwóch dalej no, jakby ładuje no, tutaj, jak widzimy, pociski, no i no, z tego, z tej haubicy strzela. Tutaj mamy właśnie no, żołnierza, który no, te pociski no, ładuje do haubicy, a tutaj mamy tego mięśniaka, prawda, na który te pociski podaje. No, a tutaj mamy jeszcze z drugiej strony widok na tych żołnierzy, którzy no, pod ostrzałem nieprzyjaciela, ale widocznie nie znaleźli innej drogi, wycofują się na w miarę bezpieczne pozycje Polski. No, także tak prezentuje się makieta, którą na dzisiaj przygotowałem. Oczywiście zapraszam Was do oceniania jej w komentarzach. No i możecie też pisać propozycje, co zrobić na kolejny odcinek. Ja jeszcze raz na koniec przypomnę, że no w tą niedzielę pojawią się długo wyczekiwane przez Was wyniki konkursu, no, który zaczął się już, no, myślę, że prawie 3 miesiące temu, także no najwyższa pora, żeby te wyniki się pojawiły, ale no niestety, no jak wiecie, musiałem zrobić sobie przerwę, którą no na szczęście już skończyłem. Także co, no myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta automakieta się Wam spodobała. No i co, no i myślę, że czas się pożegnać. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, którym będą wyniki konkursu organizowanego przeze mnie. Także co? Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!